Cześć, witam Was na wideotesty.pl, a dziś recenzja opaski fitnessowej z Biedronki, czyli Hyker SmartFit 2. A to urządzenie będzie dostępne w sklepach sieci Biedronka od 25 września. No ale przejdźmy do tego, czy ta opaska po prostu jest dobra. Zacznijmy od wyglądu. Otrzymałem opaskę w kolorze zielonym, więc w takim samym kolorze jak testowałem opaskę Hyker SmartFit w wersji pierwszej. No i pierwsze moje wrażenie, wygląda lepiej, jest cieńsza, ma fajny czarny ekran na przodzie, ale tutaj pierwszy raz się zawiodłem, bo myślałem, że większość tej czarnej powierzchni to będzie właśnie ekran. A jest całkowicie inaczej. Ekran jest chyba nawet mniejszy niż w Hyker SmartFit 1. Jest naprawdę malutki, jest ciemny, przez to ciężko dojrzeć w mocniejszym świetle godzinę czy jakiekolwiek inne dane wyświetlane na tej opasce. No i nie mamy tu już fizycznego przycisku, mamy tylko przycisk dotykowy na froncie, który nie zawsze działa tak, jak tego byśmy chcieli. No ale co oprócz godziny, daty oraz stan naładowania baterii zobaczymy na Hyker SmartFit 2. Zobaczymy tam liczbę kroków, spalone kalorie oraz przebyty dystans. Oprócz tego opaska potrafi jeszcze monitorować nasz sen. A co z powiadomieniami? Na poprzedniej opasce mieliśmy powiadomienia z różnych aplikacji. No, tutaj ich nie mamy. Tutaj mamy jedynie powiadomienia o nadchodzących połączeniach oraz możemy sobie ustawić budzik. Co do aplikacji, jest to GetFit 2.0. Jeśli się nie mylę, jest to albo ta sama aplikacja co w przypadku pierwszej wersji, albo nieco ulepszona. Możemy tam oczywiście sprawdzić ilość naszych kroków w konkretnych dniach, jak wygląda nasz sen w konkretnych dniach, no ale także ustawimy nasze dane, czy też cele kroków. Możemy również ustawić sobie alarm o przypomnieniu, aby się ruszać, żebyśmy nie siedzieli cały czas przy komputerze, tylko opaska przypomni nam, żebyśmy się zaczęli trochę ruszać. Możemy sobie ustawić alert o biciu wody, więc są to takie dodatkowe opcje, lecz ta opaska, mimo tego, że jest drugą wersją SmartFit, to jest gorsza jeszcze niż pierwsza wersja tej opaski, bo tamta może i wyglądała źle, ale była moim zdaniem bardziej funkcjonalna. Choć w tej opasce, żeby monitorować sen, już nie trzeba klikać żadnego przycisku, tylko ona, nie wiem w jaki sposób, sama to wykrywa. Być może jeśli ustawi się to w aplikacji akurat noc, to wtedy ona przełącza się w tryb monitorowania naszego snu. Tego nie udało mi się stwierdzić. Włączałem ją w tryb noc, sprawdzała mi sen. Nie włączyłem, też sprawdzała. W ogóle ta opaska dosyć często rozłącza się z naszym telefonem i chyba nigdy nie dostałem powiadomienia o przychodzącym połączeniu, bo akurat opaska była rozłączona. Czy opaska dobrze liczy kroki? Kroki liczy dobrze. Naprawdę świetnie to oddaje, więc jeśli szukacie krokomierza, no to taka opaska będzie świetnym dodatkiem, no bo mamy tutaj godzinę, no i mamy również krokomierz, a także dodatkowo przebyty dystans oraz kalorie. No a co do samej baterii? Producent podaje, że wytrzyma ona do 10 dni. W rzeczywistości trzyma około od 4 do 6 dni. Ciężko tak naprawdę wyczuć, czasami ona wytrzyma tyle, czasami tyle, więc jest to praktycznie 2 razy mniej niż podaje producent. No i ładowarka tutaj się zmieniła na plus, bo już nie mamy dziwnego klipsa, tylko mamy micro USB, więc możemy każdą ładowarką to urządzenie naładować, a nie ładuje się również długo. Opaska, jak już wspomniałem wcześniej, jest cieńsza niż w przypadku pierwszej wersji tej opaski. No i jest troszeczkę ładniejsza, choć zapięcie jest trochę mniej wygodne i ciężej zapiąć, ale możemy sobie z tym poradzić sami, nie trzeba prosić drugiej osoby o pomoc. Opaska również jest w pewnym stopniu wodoodporna, na co narzekałem w przypadku pierwszej wersji. Mamy tutaj certyfikat IP54, więc na drobne zachlapania deszcz pod jest oczywiście odporna. Ale czy Hyker SmartFit 2 to dobra opaska? W moim zdaniem nie. Jest jeszcze gorsza niż pierwsza wersja, no i ja osobiście zdecydowałbym się na przykład na Xiaomi Mi Band 2, które również nie jest bardzo drogie, a posiada na przykład pulsometr, który jest bardzo ważny podczas monitorowania jakiejkolwiek aktywności. Hyker SmartFit 2 to jest gadżet dla osób, które chcą mieć naprawdę podstawową funkcjonalność, które chcą sobie liczyć kroki, sprawdzać ile przebyli, po prostu dla takich spacerowiczów, którzy nie chcą dużo wydać na opaskę, no i może Hyker SmartFit 2 im się podoba. To na tyle w tym filmie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Przypominam, że ta opaska jest dostępna w sklepach sieci Biedronka od 25 września, więc jeśli Wam się podoba, to możecie się po nią udać. Ja na pewno nie będę stał w kolejce po tą opaskę, ale zapraszam Was na naszego Facebooka, Instagrama, Twittera oraz Snapchata, a także grupę facebookową Testerzy Wideotestów. Tam możecie oczywiście z nami porozmawiać, powymieniać opinie na naszej grupie, więc serdecznie zapraszam, a ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!